Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Miesiąc temu dokładnie mieliśmy posiedzenie, gdzie przedstawiciel rządu, pani Moskwa, minister klimatu i ochrony środowiska, pan Morawiecki zapewniali nas. Magazyny są pełne węgla, a nawet powyżej 100%. To słyszeliśmy w tej sali. Węgiel miał być we wszystkich magazynach dostępny od ręki. Okazuje się, że nie był. Ale dowiedzieliśmy się też na posiedzeniu, że się nie musimy martwić, ponieważ ten węgiel przyjedzie do nas z różnych stron. I przyjeżdżał. Przyjeżdżał, przypływał, zatykał nasze porty, bo okazuje się, że nie byliśmy w stanie ich szybko wyładować. Przyjeżdżał z Ameryki Południowej, z Afryki, ale chciałam powiedzieć, że okazuje się, że to nie był węgiel taki, który się nadawał często do naszych elektrowni. Stanęło Jaworzno właśnie ze względu na jakość węgla. Wiecie państwo, że w tej chwili jest proces arbitrażowy. Właśnie ze względu na to, że podmiot, który wykonywał tę elektrownię, dopatrzył się, że jednak jakość węgla zdecydowała o tym, że ta elektrownia przestała działać we właściwy sposób. Dodatkowo miało być zwiększenie węgla przez udział naszych kopalni. Zwiększone wydobycie, takie, które absolutnie tylko dosypywało już te niewielkie ilości, które nam brakowały. Zastanawiające jest, dlaczego wstrzymane były wszystkie inwestycje z farm wiatrowych. Wiadomo, były takie przepisy, które nie dawały możliwości rozwoju. Przyznam się szczerze, że ostatnie lata ludzie inwestowali, bardzo dużo inwestowali w różne sposoby ogrzewania, w ekologiczne sposoby, wymieniali piece. Teraz mają palić miał lub śmieciami. Albo tak jak jeden z przedstawicieli posłów powiedział, byle czym tylko opony zostawcie w spokoju. Proszę państwa, tak się zastanawiam. Mamy wprowadzony program, istniejący program Czyste Powietrze. Co będą badały w tym programie Czyste Powietrze jednostki WIOŚ-u? Kary będą sypały teraz? Jeżeli będzie przyzwolenie na możliwość korzystania ze wszystkich źródeł, jak tutaj moja wcześniej koleżanka powiedziała, będziemy palić butelki plastikowe czy inne rzeczy, śmieci? Miesiąc temu daliśmy dopłaty na zakup węgla. Wydawało się, że te 3000, z tego co państwo mówili, to na 3 tony dla każdego podmiotu, który się zgłosi, będą zagwarantowane. W tej chwili widać, że po tych cenach, które są, to te 3000 to jest może na 1 tonę, a może nawet nie to, jeżeli mówimy o właściwej jakości tego opału, a nie tylko jakiegoś sprowadzanego miału czy jakiegoś innego, powiedziałabym, niedopuszczalnego przez nas, bo przepisy w końcu są niezmienione w tym zakresie, środka opałowego. Ustawa ma wspierać obywateli. Ustawa ma wspierać obywateli z gospodarstw domowych, ze wspólnot mieszkaniowych, ze wszystkich podmiotów wrażliwych. Państwo wymienione jest bardzo cała lista tych podmiotów wrażliwych. Ja w swoim sprawozdaniu podkreślałam, niektóre z nich. I chciałam tylko zwrócić uwagę, że ta ustawa w części niekonstytucyjna. To nasze biuro prawne pokazało, że są rzeczy, które państwo przypisujecie, że rząd to zrobi, a to rząd nie ma do tego uprawnień, a nie znalazło się to w ustawach. Ja chciałam państwu powiedzieć, że mimo ogromnej pracy, jaka została włożona po to, żeby
ta ustawa mogła zaistnieć. Mimo różnych rozwiązań, to tak naprawdę w tej ustawie jest brak rozwiązań systemowych. Wprowadzane są różne właśnie podmioty, które mają korzystać, ba, nawet ci, którzy producentami są ciepła, mają dostać też rekompensaty, mogą też zaciągać kredyty, nawet zachodnie pożyczki brać. Wszystko to jest w tym u Państwa przedstawione. Natomiast chciałam powiedzieć, tak jak Pani Minister tu powiedziała, będą poprawki, bo te poprawki są niezbędne, bo te poprawki są potrzebne po to, żeby dokładnie stwierdzić, jak ma być wyliczona kwota, średnia cena wytworzenia ciepła z rekompensatą. Jest dokładnie pokazane, w jaki sposób trzeba zrobić wyliczenia. Mówimy o oświadczeniach, które dane podmioty mają składać. Mówimy o tym, żeby te nie było restrykcji terminowych w tych złożonych oświadczeniach. Za niezłożenie przez odbiorcę kary, no może nie do końca. Mówimy też o tych podmiotach wrażliwych, które nie całkiem, bo Państwo się też nie zgadzali tutaj z legislatorem, że nie są ujęte tak jak w szkołach, są osobne mieszkania. Państwo mówi, że to wszystko jest ujęte, ale to nie, chyba nie do końca jest ujęte. Mówimy też o tych podmiotach, które prowadzą działalność gospodarczą i są na przykład w mieszkaniu wielolokalowym i w jaki sposób to można dodać, rozliczyć pod jednym dachem. Czasami są 3-4 rodziny i okazuje się, że te 3-4 rodziny nie mogą złożyć, chociaż mieszkają na przykład na jednym piętrze albo nawet z boku, bo tak często jest, że się dobudowuje do danego domu część mieszkalną i dzieci mieszkają obok rodziców, ale nie w tym samym mieszkaniu, nie mogą dostać. Także pod jednym dachem nie dostaną ci wszyscy według Państwa. My chcemy taką poprawkę złożyć. My tak samo chcemy złożyć to, co tutaj Pani mówiła, że dodatek dla gospodarstwa domowego te 3000 zł bez względu na sposób jego opalania. Tak, my chcemy złożyć, żeby to było jednakowo, żeby jednak mimo wszystko nie dzielić nas. Poza tym dla nas ważne jest też, żebyśmy w naszych poprawkach ujęli to, co jest nadzwyczaj przez ludzi odbierane negatywnie, żebyśmy właśnie nie dawali pola do tego, żeby móc palić byle czym, żebyśmy mogli spalić śmieci i powiedzieć, że się ogrzaliśmy. Po to ludzie inwestowali, po to było wprowadzone prawo, po to Państwo wiecie, że też były przejmowane wiele rozwiązań prawnych przez Komisję Europejską, które my potwierdzaliśmy, że wprowadzamy u siebie. Dlatego ważne jest, żebyście Państwo uznali nasze poprawki jako ważne i potrzebne. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Senator.